Dobry wieczór. Czy istnieje jakiś człowiek na Ziemi, który wytłumaczy mi ten fenomen, że 2 miliardy lat temu Adaś Mickiewicz napisał dziady. Dziady 1, dziady 2, dziady 3 i dziady 4. Dziadów 5 się nie doczekaliśmy. Jaka szkoda. I po pierwsze jest to zajebiście pewne, że stworzył te dzieła pod wpływem jakichś środków pobudzających wyobraźnię, prawda? Istnieje też i druga opcja, że miał po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo grubo na bani. I tak źle, i tak niedobrze, ale no cóż. W każdym razie stworzył te 4 piękne dramaty romantyczne. Już wiem. Wiem, że to są one. Dramaty romantyczne. Łeb jak sklep, moi kochani. I naprawdę nie znam ani jednej osoby, którą by to ewentualnie interesowało. Pomijając fragmenty, w których zwłoki się czołgają po cmentarzu i flaki latają, to ja bardzo lubię takie klimaty, ale jakby to było chociaż kurwa zrozumiale napisane, a nie w języku szamanów, to było naprawdę zajebiście. Tak naprawdę od gimnazjum każda lektura powoduje we mnie wewnętrzne gnicie i w ogóle przez to mam obrzydzenie do czytania czegokolwiek. Potem jeszcze weź odpowiedź na pytanie, co autor miał na myśli, jak on kurwa sam nie wie, co miał.